Wtorek, 23 października, Dariusz Osiewicz, Państwa zapraszam na informacje telewizji Dami. Rafał Czajkowski, były kandydat na prezydenta Radomia z własnego komitetu wyborczego, udzielił poparcia w drugiej turze wyborów prezydenckich w Radomiu kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości Wojciechowi Skurkiewiczowi. W niedzielę najlepszy wynik w wyborach na prezydenta Radomia uzyskał Radosław Witkowski. Drugi był Wojciech Skurkiewicz. Różnica między nimi wynosiła niewiele ponad 5%. Trzeci rezultat uzyskał Rafał Czajkowski, na którego głosowało ponad 5% uprawnionych. Okazja na to, żeby podziękować mieszkańcom za wszystkie oddane głosy. Głosy oddane na mój komitet, głosy oddane na moją osobę, ale również wszystkim mieszkańcom, którzy brali udział i głosowali w tych wyborach. Za uzyskane poparcie podziękował również Wojciech Skurkiewicz, który jednocześnie pogratulował Rafałowi Czajkowskiemu uzyskanego wyniku. Przy tej okazji chciałbym również serdecznie pogratulować Rafałowi Czajkowskiemu, który jest tutaj z nami na konferencji prasowej, wyniku wyborczego. Rafale, gratuluję Ci serdecznie. Jesteś trzecim w tym wyścigu do fotela prezydenta w wyborach 21 października i to jest bez wątpienia wielki sukces. Rafał Czajkowski powiedział, że popiera Wojciecha Skurkiewicza z trzech powodów. Pierwszy powód to skład rady. 16 radnych to radni Prawa i Sprawiedliwości, więc jeżeli chcemy w mieście zgody i pracy na rzecz miasta, no to już wyborcy określili ten skład i powiedzieli, jak ta rada powinna wyglądać i kto ma większość i kto powinien w tej mieście sprawować władzę. Poza tym, zdaniem Czajkowskiego, Skurkiewicz ma lepsze możliwości na pozyskiwanie dla naszego miasta zewnętrznych funduszy. A dodatkowo były sekretarz miasta poczuł się urażony wypowiedzią Radosława Witkowskiego z porannej rozmowy Radia Rekord i Telewizji Dami. Pytany przez dziennikarza prezydent, czy będzie zabiegał o głosy wyborców Rafała Czajkowskiego, nie odpowiedział na to pytanie. Powiedział, że będzie zabiegał o głosy innych elektoratów. Więc w tej sytuacji proszę wyborców Rafała Czajkowskiego o głosowanie na pana ministra. Chodzi o słowa. Wszystkich będę przekonywał, nie tylko wyborców Ryszarda Fałka, Adama Duszczyka czy wyborców Roberta Mordaka, ale również będę przekonywał wyborców Wojciecha Skurkiewicza. Druga tura wyborów samorządowych odbędzie się 4 listopada. Radomianie zdecydują, czy przez najbliższych 5 lat prezydentem naszego miasta będzie Wojciech Skurkiewicz czy Radosław Witkowski. Tymczasem Radosław Witkowski, który 4 listopada w drugiej turze wyborów na prezydenta Radomia zmierzy się z Wojciechem Skurkiewiczem, deklaruje, że choć w Radzie Miejskiej to PiS będzie miał bezwzględną większość, to dla dobra Radomia będzie współpracował ze wszystkimi radnymi. Komitet Wyborczy Wyborców Radosława Witkowskiego, Koalicja na Rzecz Zmian, dziękuję Radomianom za oddane głosy. Radosław Witkowski już teraz zaprasza do głosowania w drugiej turze wyborów na prezydenta miasta. W niedzielę odnieśliśmy olbrzymi sukces, blisko 40 tysięcy Radomian poparło mnie jako kandydata na urząd prezydenta. 45% głosów to naprawdę wynik rekordowy i wynik, który pokazuje, że Radomianie popierają kontynuację tych zmian, które rozpocząłem w roku 2015. Wynik kandydatów do Rady Miejskiej jest również imponujący, bo w stosunku do roku 2014 roku poparło nas o 10% więcej Radomian niż to było. Choć Radosław Witkowski mówi o sukcesie, nie można pominąć faktu, że to Prawo i Sprawiedliwość zdobyło więcej głosów, dzięki czemu w 28-osobowej Radzie Miejskiej aż 16 mandatów należy do nich. A bez większości może być trudno rządzić miastem, tym bardziej, że radni opozycji mogą na przykład odrzucić projekt budżetu miasta, a tak było na początku tego roku. Mamy nową Radę Miejską. To jest wymiana personalnie o blisko 50%. Mamy zupełnie nowych radnych. Ja deklaruję współpracę z całą Radą Miejską, deklaruję współpracę przede wszystkim z każdym z radnych z osobna. Nie wyobrażam sobie, że nie będziemy wspólnie utwardzać ulic, budować Radomskiego Centrum Kultury, czy realizować tych zadań, które stoją przed nami. Druga tura wyborów na urząd prezydenta Radomia odbędzie się w niedzielę 4 listopada. Radosław Witkowski o głosy Radomian powalczy z Wojciechem Skurkiewiczem z Prawa i Sprawiedliwości. Przebiegł 7 maratonów na 7 kontynentach w ciągu jednego roku, 2018. Łukasz Pochylski, żołnierz 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, znany z projektu Biegnący Patriota, odebrał kryształową koronę maratonów świata.
Kryształowa korona maratonów świata po raz pierwszy trafiła do Radomia. Wszystko dzięki projektowi Biegnący Patriota. Kapral Łukasz Pochylski z 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu trofeum odebrał podczas World Travel Show 2018 w Nadarzynie. 7 maratonów na 7 kontynentach w ciągu jednego roku. Udało się. Myślę, że to nie przypadek, że to tak musiało być. Bozia dała zdrowie i no, zdrowie na pewno też było bardzo ważnym tutaj czynnikiem. Pierwszy, najtrudniejszy maraton był na Antarktydzie, bo temperatura podczas biegu spadła nawet do minus 45 stopni Celsjusza. Następne maratony to Punta Arenas w Chile, Jerozolima w Izraelu, Agadir w Maroku, Park Narodowy Banff w Kanadzie, Sydney w Australii i Warszawa w Polsce. Specyfika każdego biegu była dosyć różna. Wiadomo, i kontynenty, i temperatura, i ukształtowanie terenu. Dlatego na pewno najtrudniejszym był maraton na Antarktydzie. Ten pierwszy, główny, na którym mi najbardziej zależało właśnie, żeby tam wszystkie siły i środki poświęcić. Powiedziałem, że tam będzie najciężej, choć nie przypuszczałem, że aż tak ciężko. Cały projekt kosztował około 80 tysięcy. Kapral Łukasz Pochylski jest jedną z około 20 osób w Polsce, które zdobyły kryształową koronę maratonów świata. Pierwszym żołnierzem i to na tym bardzo mi też zależało, bo mówię, projekt był stworzony na te dwie bardzo ważne dla nas daty, na stulecie odzyskania niepodległości przez nasz kraj oraz stulecie wojskowego lotnictwa. Jako żołnierz sił powietrznych to wszystko było spójne dla mnie. Bardzo mi zależało na tym, żeby to było w ciągu jednego tego roku, żeby ten pakiet startowy na Antarktydę właśnie był na ten rok, bo czekamy na niego od 3 do 5 lat i to była ta karta przetargowa. Jak zapowiada 33-latek, Biegnący Patriota będzie kontynuowany i z pewnością będą to wariacje na temat maratonów świata. W Resursie Obywatelskiej odbyła się konferencja Radomian Drogi do Niepodległej. Konferencja odbyła się w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Konferencja rozpoczęła się od referatu zatytułowanego Życie codzienne mieszkańców Radomia w latach I wojny światowej. Referat wygłosił dr Sebastian Piątkowski, historyk radomskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. To, co działo się w Radomiu w latach 1914-18, rzutowało w ogromnym stopniu na to, jak wyglądał Radom w dwudziestoleciu międzywojennym, a przypomnę, że nie kończył on się na ulicy Żeromskiego i na Placu Konstytucji 3 Maja. Jeżeli odchodziliśmy dalej od centrum, tamte pozostałości w najróżniejszych sferach było widać bardzo mocno. Kolejne referaty podczas konferencji naukowej w Resursie wygłosili Jan Lewandowski. Sytuacja polityczna na ziemiach polskich pod okupacją austriacką w 1918 roku. Piotr Tusiński, radomscy przewodnicy na szlakach ku niepodległości. Sylwetki lokalnych przywódców z roku 1918. Adam Duszyk, Polska Organizacja Wojskowa w Radomiu. I Przemysław Bednarczyk, Organizacja Wojskowa w Radomiu w latach 1918-1921. Konferencję zorganizowali Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska w Radomiu, Miejska Biblioteka Publiczna i Zespół Naukowy do Badań Dziejów Radomia. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu informuje, że w związku z planowanymi pracami wodociągów miejskich od środy 24 października będzie zamknięta dla ruchu część ulicy Zbrowskiego w rejonie ulicy Struga. Objazdami pojadą także autobusy linii numer 1. MZDiK przygotował dla kierowców objazdy. Jeszcze mamy dla Państwa zaproszenie na program Punkt Widzenia. Po prognozie pogody moim Państwa gościem będzie Rafał Czajkowski, były kandydat na prezydenta Radomia z własnego Komitetu Wyborczego, Komitetu Wyborczego Wyborców Rafała Czajkowskiego. Zapraszam. Za chwilę sport i pogoda. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.